Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się PomidorowyPL A was chciałbym zaprosić na kolejną sesję Zagrajmy w Harry Potter i Komnata Tajemnic na Playstation 2 Mamy kolejny wspaniały dzień, a przynajmniej u mnie A w Harry Potterze mamy noc, ponieważ ostatnim razem żeśmy się męczyli w jebanej księgarni Znaczy bibliotece, przepraszam na nie księgarni tylko w bibliotece Z pierdolonym ping-pongiem Tak więc w tym momencie... Wychodzimy sobie stąd i idziemy. No, no, idziemy, kurczę, pieczone, do pokoju wspólnego, ponieważ tam musimy się znaleźć, ponieważ tam musimy Hermionie, kurde, przekazać tą książkę. Bo jak pamiętacie, poprzedni razem byliśmy e, w tej bibliotece po książkę o nazwie Historia Hogwartu, no nie tak więc ruszamy zatem. I autentycznie sesja, którą teraz będziecie widzieć yy, to ja nagrywam ją o 8 rano! 8 rano, moi drodzy! I to następnego dnia, czyli 16 maja. Idziemy sobie dalej. Dokładnie tak. I teraz możemy pójść już do Hermiony, bo do nic tam innego nie pozostało, no nie? Slytherin, ambush me! Crikey! Can I have a look at the book, Harry? Here you go. Here it is. I'll read the passage out. Hogwarts was founded over a thousand years ago by the four greatest witches and wizards of the age: Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw, and Salazar Slytherin. For a while, the four founders worked in harmony together. Seeking out youngsters with magical abilities and bringing them to the castle to be educated. But a rift began to grow between Slytherin and the others. Slytherin believed that magical learning should be restricted to all magic families and that no students of non magical parentage should be admitted. Eventually, a serious argument on the subject caused Slytherin to leave the school. He built a secret chamber in the castle of which the other founders knew nothing. According to the legend, Slytherin sealed this chamber of secrets so that no one would be able to open it until his own true heir arrived at the school. The heir alone would be able to unseal the chamber, unleash the horror within, and use it to purge the school of all who were unworthy to study magic. Blimey! I always knew Salazar Slytherin was a twisted old loony, but I never knew he'd started all this pure blood mudblood stuff. It sounds to me like the horror within mentioned in the book is a monster that only the air of Slytherin can control. But what kind of monster? The kind of monster that can petrify a ghost. All this talk of monsters has given me the creeps. I'm off to bed. No tutaj wyjątkowo się z wami zgodzę, bo jest wyjątkowo późno i warto byłoby pójść jednak spać. Ale odnosząc się do tego, co tutaj Hermiona przeczytała, to jest to co wam na początku mówiłem. Eee, tak, ogólnie ta cała książka opisywała historię założenia Hogwartu, wiadomo czterech założycieli: Godric Gryffindor, Salazar Slytherin, Helga Hufflepuff i Rowena Raven Ravenclaw. E, oczywiście wszyscy sobie żyli przez jakiś czas szczęśliwie do momentu kiedy Salazar Slytherin nie pokłócił się w zasadzie z całą trójką dlatego że on chciał żeby e, dzieci które przybędą do Hogwartu były czystej krwi no i w ramach wkurwienia postanowił odejść z założyć po prostu postanowił odejść od całej tej trójki i wybudować komnatę tajemnic której jeszcze nikt nie otworzył. Aha, jasne, jasne. Więc y, to jest tak w dużym skrócie, jeżeli chodzi o to, co hermiona tutaj przedstawiła, I w sumie zakończymy sobie dzień. Nie ma to tamto, kurczę. Zaczynamy za chwilę piękny poranek. Tym razem w y, Harrym poterze. <laughs> kurde, ale piękny poranek w końcu się wyspałem. No może poza tym, że w nocy kurde ten złama Sron chrapał i trzeba było go napierdalać poduszką. Ale tak, to myślę, że było całkiem spoko. Myślę, że jestem całkiem wyspany, więc w tym momencie mogę sobie zejść na dół i rozpocząć kolejny piękny dzień w Hogwarcie. I jestem ciekaw, co dzisiaj będziemy mieli jako pierwsze na dzisiejszym planie lekcji. Jestem bardzo tego ciekaw. Tak, pierwszy tam Okej, okay, lekcja transmutacji. Jak pamiętacie, w Kamieniu Filozoficznym na PlayStation 1 lekcję transmutacji prowadziła profesor McGonagall. W tej wersji również prowadzi... I to jest całkiem fajne, że w ogóle wątek lekcji transmutacji jest poruszony, bo w wersji pecetowej Kamienia... Znaczy, twór, w wersji pecetowej Komnaty Tajemnic i w wersji pecetowej... E, przepraszam, nie pc tylko w wersji PS1. Komnaty Tajemnic w ogóle nie było e, lekcji transmutacji z jakiegoś powodu. Tylko w kamieniu filozoficznym na PS1 była lekcja transmutacji, więc troszeczkę słabo nie będę tego ukrywał. Ale my zani zanim polecimy na drugie piętro bodajże, albo na pierwsze piętro, gdzie jest lekcja transmutacji, to polecimy sobie na błonie Hogwartu, dlatego że tam mamy znajdźkę do znalezienia, żeby zdobyć sobie dodatkowe punkty. A co? Bo ja chcę dodatkowe punkty zdobyć, chcę prześcignąć yy, Slytherin. Tak więc widzimy się na błoniach Hogwartu oficjalnie, chyba że będzie jakaś cutscenka po drodze. No i lecimy sobie proszę Państwa, jesteśmy już na błoniach Hogwartu, jak zresztą widzicie. I kurczę pieczone, chyba sobie troszeczkę jeszcze przybliżę ten mikrofon. Jesteśmy na błoniach Hogwartu, jak teraz widzicie na załączonym obrazku, na załączonym nagraniu. I do no co? Musimy lecieć. Halo, halo, a co już nie możemy tu lecieć? Kurde, szkoda. Myślałem, że możemy dalej polecieć. No dobra, i teraz trzeba poszukać tej znajdźki, którą musimy znaleźć. Na niby gdzieś jest tutaj z tego co e, przedstawiała nam tablica ogłoszeń ale warto się jednak tutaj troszeczkę poeksplorować tak więc dajcie mi sekundkę może zaraz znajdziemy tą znajdźkę miejmy nadzieję ja bym bardzo chciał już ją znaleźć żeby zrobić sobie kolejne poboczne zadanie bo zanim pójdziemy na lekcję u McGonagall to myślę że można byłoby tutaj właśnie takie zadanka porobić i wydaje mi się że to będzie w tej szklarni tutaj więc może tam podejdźmy no, tak będzie najlepiej i założę słuchawki no dobra, jesteśmy w środku i teraz poszukujmy tego e, tego itemka, którego mamy znaleźć. Bo jest gdzieś tutaj e, w. E, na, na lekcji tego, znaczy blisko lekcji e, u profesor Sprout. Jest to w ogóle ciekaw, czy w tej części będziemy w ogóle mieli lekcję e, zielarstwa. Bo tak. W wersji na PS1 to była w ogóle nasza pierwsza lekcja, jeżeli chodzi o komnatę tajemnic. E, w wersji pc później się dopiero pojawiła lekcja zielarstwa, więc jestem ciekaw, czy w ogóle będzie ten wątek tutaj wklepany jakoś. No dobra, to chyba nie było tutaj, więc mamy jeszcze inną drogę. E, możemy przejść tutaj, ewentualnie zobaczyć, czy czegoś nie ma. O, tutaj. Ja bym preferował tam podejść, ale zanim to zrobimy, <laughs> zanim to zrobimy, to warto byłoby jeszcze zobaczyć inny bok e, właściwie tego budynku, mianowicie może tutaj równie dobrze być ta znaćka, której szukamy. A widzicie? A do kurde. Więc e, jeżeli nie wiecie kto to jest, to już wam powiem. Otóż to jest e, ropucha e, Neville. A. Teodora. No dokładnie musimy ją właśnie znaleźć i teraz dostarczyć do naszego pokoju. Tak więc y, widzimy się za chwileczkę. Dobra, jesteśmy z powrotem i teraz Thanks for finding Trevor for me, Harry. I really appreciate it. Have a wizard Kogo my tutaj teraz mamy? Eladora Kedridge 1656-1729. Tą postać kojarzę. Chyba była właśnie jako karta w Komnacie Tajemnic. I o ile dobrze pamiętam, chyba w kamieniu filozoficznym. Ale tutaj nie będę. E, nie, nie łapcie tego, co ja teraz powiem jako pewnik. I. Tu macie przetłumaczenie tego, co dokładnie jest tutaj opisane. Tak więc, jeżeli ktoś chce sobie przeczytać na spokojnie, to niech sobie zapauzuje film. A my po prostu lecimy dalej z Koksem i robimy następne dodatkowe zadanie. Bo czemu by nie? Ehe, ehe, ehe. Dobra, spoko. Tutaj mieliśmy coś, co jest niedaleko e, chatki Hagrida, tak więc. Po raz kolejny cięcie. Zrobimy sobie parę punktów pozdobywamy tak, żeby utrzeć ślizgonom nosa, co nie? Chciałem przy sobie powiedzieć sluterynowi, ale mówmy po polsku. Ślizgonom trzeba utrzeć nosa i my to zrobimy w tej serii. Tak więc widzimy się za niedługo. No i lecimy, moi drodzy, lecimy, lecimy, nie śpimy. W tym momencie jesteśmy bardzo blisko chatki Hagrida i zobaczymy, co tam kurcze pieczone zaginęło. Jestem bardzo tego ciekaw, bo tam tylko widziałem, że coś było obok chatki Hagrida, ale nie pamiętam co to dokładnie było. Więc sprawdzamy. Co to może być? O, już mamy kurczę pieczone. Widzicie to? To jest waga. Ej, to jest waga w tym momencie bez kitu. Ktoś wagę zgubił. Ciekawe kto. Ciekawe kto to może być. Mnie to bardzo zastanawia. Dobra, no to teraz możemy zaraz znowu osiąść na Nimbusa 2000 i widzimy się znowu w pokoju wspólnym żeby złapać sobie jeszcze jedno zadanie. A tak na rozgrzeweczkę zrobimy sobie zadania poboczne teraz, bo czemu by nie? Żeby one też trochę więcej miłości dostały w tym momencie. Bo trochę za mało miłości dostają, jeżeli chodzi o tę serię. No i jesteśmy moi drodzy. Tak więc czas oddać tą wagę, którą żeśmy znaleźli niedaleko chatki Hagrida. Thank you for getting the measuring scales, Harry. Much appreciated.

Oj, takich liczb to ja się nie spodziewałem w tej serii. Dobra, tu macie przetłumaczenie tego, co w zasadzie mamy tu opisane. Tak więc przeczytajcie sobie na spokojnie, zapauzujcie sobie, jeżeli potrzeba. A my lecimy po prostu dalej z koksem i wybieramy sobie następne zadanie. Ok, tutaj jest zagubiona e, czapka e, czarodzieja, i jest ona niedaleko stadionu Kuidicza. Po raz kolejny widzimy się na błoniach Hogwartu. No to lecimy teraz blisko stadionu Quidicza, coś kurde zostało zaginione. Ta w sumie czapka cała, więc zaraz zobaczymy, gdzie ona może być. Jesteśmy bardzo, bardzo blisko stadionu Quidicza. Zresztą tu jest ten stadion cały. I teraz tak, patrzymy, gdzie ona może być. Może tutaj w tych drzewkach będzie gdzieś. Byłoby całkiem zabawnie, jakby ją tutaj znalazł. O, proszę bardzo, widzicie? <ścoughs> to niezła czapka, kurde, schowana, kurde, w drzewkach No ładnie, kurde pieczone, no ładnie Więc teraz w Trimiga wracamy z powrotem do Hogwartu Żeby oddać czapkę i zdobyć kolejne punkty Im więcej punktów, tym lepiej Im więcej będziemy mieli punktów, tym bardziej ślizgoni będą wkurwieni na nas I to mi się będzie bardzo podobać, bo my musimy im utrzeć nosa Zresztą co roku musimy to robić. Co roku Slytherin ma kurde przegrywać, i taka jest prawda. Tak więc let's go, lecimy z koksem. No, i z taką oto zdobyczą wracamy do naszego pokoju, żeby zgarnąć kolejne 10 punktów. I really you the hat, Harry. Thanks, and here's a wizard card. Etlaret, etlaret de everybody. ok jeżeli chcecie sobie zapauzować to proszę bardzo zapauzujcie sobie i przeczytajcie co tutaj dokładnie jest napisane e, a my zabieramy się dalej w takim razie za zadanka, ponieważ się tak wkręciłem że ja mogę jeszcze z dwa zrobić przynajmniej Ok. I tutaj jest napisane, że to może być kurcze pieczone gdziekolwiek, tak? Okej, okay. Dobra. Rękawiczki smocze. Albo smocze rękawiczki, przepraszam najmocniej. Czyli one mogą być gdziekolwiek. Dobra. Ok, challenge accepted. Skoro mogą być gdziekolwiek, to będziemy ich sobie szukać. Ja nie mam z tym problemu. Za niedługo zaczniemy wątek główny. Spokojnie, spokojnie. Chcę na razie też troszeczkę się odstresować przed tym, co mnie będzie czekać, a ja podejrzewam, że będzie mnie czekało dosyć. No, jak to się mówi, dosyć yy, grube zadanie będzie mnie, na mnie czekać. Tak więc na razie zróbmy sobie coś takiego trochę luźniejszego. No dobra, skoro te smocze rękawiczki mogą być gdziekolwiek, no to ruszamy w takim razie na poszukiwanie tych smoczych rękawiczek. I szukamy je gdziekolwiek dosłownie, gdziekolwiek się da. No bo równie dobrze one mogą być tutaj, za chwilę mogą być gdzie indziej jeszcze, no nie? I sprawdźmy dokładnie, czy aby na pewno gdzieś tutaj ich nie ma. Tutaj na razie niczego nie widzę. Więc może, nie wiem, gdzieś na dachu będą, kurczę. Sprawdźmy to. Sprawdźmy, czy czasem na dachu nigdzie ich nie będzie. Bo to jest bardzo łatwe miejsce, jeżeli chodzi o secret. Żeby, żeby jakby coś umieścić, jakiś tutaj właśnie sikrecik. Więc sprawdźmy, czy czasem, aby na pewno nie ma nigdzie na jakimś dachu. Tak więc będziemy przemierzali teraz przez dach. Dach nad głową, jak to się mówi. Tu na razie nic nie widzę. Tu jest jakiś uczeń. A może tutaj? To wygląda na miejsce, gdzie te rękawiczki mogłyby być. Nie żeby coś. A może tutaj gdzieś będą? Te smocze rękawice. Tu na razie nie widzę. Patrzcie, kurde, znalazłem te rękawice. Są one tutaj. Są. Ho, ho ho ho, kurde, ale punkty będą wbijane ładnie. Bardzo ładne rękawice, swoją drogą z wyglądu. Bardzo bym z chęcią takie założył. Mam nadzieję, że są one skórzane, a nie kurde ten wełniane, bo jeżeli są wełniane, to trochę słabo, ale jakby były skórzane, no to kurde, elegancko. Dobra, no to wtedy wypierdzielamy stąd. Wypierdzielamy stąd i idziemy oddać te rękawice, żeby zgarnąć kolejną kartę, bo się przyda, nie będę tego ukrywał. Dwudziesta szósta karta koło tym razem zdobyliśmy. Felix Summerby A, to znamy Felix Summerby, 1447-1508 Tutaj nie będę wam nic przeklejał, ponieważ... To jest dosyć znana karta, czy to z Kamienia Filozoficznego na PS1 Czy to z Komnaty Tajemnic na PS1, czy to z Komnaty Tajemnic na PC ta, czy to z... Komnaty Tajemnic na PS1 Chyba dobrze powiedziałem Dobra, nieważne Co tu mamy następne? A, teraz mamy książkę odnośnie Guli. Okej, okay, dobra. Zrobimy sobie jeszcze to zadanko. To, to tak, wiecie, no kurde, nie mogę się powstrzymać. Te zadania poboczne są tak wciągające, A jako że ich nie pokazywałem w kamieniu filozoficznym na PS2, to tutaj macie jakby pokazane, no nie? Teraz jak to mniej więcej wygląda. Więc to jest mniej więcej coś. Czego nie pokazałem wam w kamieniu filozoficznym na PS2, więc jeżeli mieliście niedosyt wtedy, to teraz będziecie po prostu tym żygać. No to w takim razie czas poszukać tej książeczki. Gdzie ona może być, kurczę, na tych błoniach Hogwartu? No, gdzie ona może być w tym momencie? Halo, co to ma znaczyć? Dawaj mnie książeczkę. Dawaj mnie książeczkę, bo zawieramy mi siawteczkę, Jak to się mówi. No znaczy, tak słyszałem, że się mówi, ale. No, mogę się mylić oczywiście. Nie jestem jakby wszechwiedzący. Ale wszystko jest możliwe. Może za niedługo znajdziemy tę książeczkę. Byłoby bardzo fajnie, nie będę tego ukrywał. Więc trzeba po prostu tutaj poszukać po różnych zakamarkach. Poszukacie, a znajdziecie, jak to się mówi. No, mówiłem? Poszukacie a znajdziecie, kurde. Patrzcie w jakim miejscu zna ten. Ktoś zgubił książkę, co nie? Masakra w ogóle. Jak można w takim miejscu książkę zgubić? To mnie zastanawia. W ogóle, jak taki uczeń się tutaj dostał? To mnie bardziej zastanawia, bo o ile Harry sobie może tego Nimbusa 2000 wyjąć i sobie polecieć, tak jak dostał się tutaj inny uczeń? To jest niebywałe i zaskakujące, kurcze pieczone. No ale dobra, no to to jest Hogwart, to mogę sobie właśnie tak tłumaczyć, ja mogę za każdym razem wyjąć kartę, pułapkę na zasadzie, ale halo, to jest Hogwart, to jest wszystko możliwe. No i mam rację w tym momencie, nie będę tego ukrywał, no skromnie mówiąc mam rację w tym momencie, bo to jest po prostu Hogwart, no. Ja pierdziele. <laughs> Przypomnę tylko wam, że ślizgoni mają 223 punkty, my mamy już 230, więc ich przeganiamy w tym momencie. Tak tylko chcę napomknąć oczywiście. tak więc teraz możemy iść do góry do naszego pokoju wspólnego. Thanks very much for getting the gadding with book, Harry. Have a wizard card. Gaspar Singleton. 1959 czasy obecne. Tutaj macie przetłumaczenie tego co tutaj jest napisane. Tak więc zapauzujcie sobie jeżeli chcecie przeczytać. A my lecimy z jeszcze jednym zadankiem. A co, kurde? No nie będę się ograniczał. No, przepraszam najmocniej. Ja chcę przebić kurde ślizgonów. Robi się, robi się. Lecimy z koksem. Dobra, kolejna książka jest do znalezienia. Pytanie teraz gdzie ona może być? Może tutaj gdzieś? Halo, może tu jakiś sikrecik będzie? Nie pogardziłbym. O, proszę bardzo, mówi, mówiąc o sikreciku, tak całkiem przypadkowo przeleciałem sobie tutaj i zobaczcie, co znaleźliśmy. Kurde, szybko nam idzie, pojawam szczerze, z tymi sekretami, z tymi właśnie misjami pobocznymi. Wiecie, to jest akurat fajne, bo dzięki temu będziemy mieli karty i przy okazji punktu sobie nabijemy. I będziemy mogli wtedy pokazać listgonom, gdzie jest ich miejsce. Tym pozerom jednym. Bo wiecie, najbardziej co mnie, co mnie będzie satysfakcjonować, to utarcie nosa Malfoyowi, ponieważ Malfoy tak się chwalił tym, że. O! Yy, mój ojciec kupił Nimbusa 2001. Patrzcie, jaki jestem zajebisty. W ogóle, jaki oni mają dziwny kolor butów. Ja przez chwilę myślałem, że oni na bosaka tutaj stoją, że ich na buty nie stać. Słuchajcie, jeżeli was na buty nie stać, to powiedzcie: Ja wam mogę ogarnąć cały karton butów jazzy, jak Marcin Dubiel i będziecie mieli kurczę pieczone w kogwarcie. Co prawda, nie będą to magiczne buty, ale sportowe, a myślę, że wy jesteście fanami sportu, tak więc. Ja tylko proponuję. Barara pap pam bam 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 No i dobra moi drodzy, jadziem z dziadziem. Zanosimy kolejną rzecz, kurcze pieczone i zdobywamy kolejne punkty. Thanks for finding holidays with Hank's Harry. Here's a wizard card. Honoria Nutcomb 1665-1743. Tej pani nie kojarzę, więc tutaj będziecie mieli przeklejony opis, yy, a raczej tłumaczenie tego, jakie znalazłem na internecie z Harry Potter Wiki. Tak więc przeczytajcie sobie na spokojnie. Macie czas, możecie sobie film zapauzować A my zobaczmy, co jeszcze tutaj mamy w tablicy ogłoszeń, bo jeszcze chyba coś się znajdzie dla nas. Tak mi się wydaje. O! Gigantyczna tarantula Lee, Lee Jordana. Tarantula, nie talantura. Więc e, jak nie wiecie, Lee Jordan jest komentatorem Quidditcha. I niejednokrotnie mogliśmy go usłyszeć, czy to w Harrym Potterze i Kamień Filozoficzny na PS1. Czy to w wersji pecetowej Kamienia Filozoficznego, czy to w wersji PS2 Kamienia Filozoficznego. W Komnacie Tajemnic na PS1 również on zagościł. E, w Komnacie Tajemnic na PC ta również... I podejrzewam, że w tej wersji Komnaty tajemnic również zagości. Tak więc to jest znany i lubiany komentator, e, Quidditchowy. I on zgubił gigantyczną tarantulę gdzieś niedaleko chatki Hagrida, więc wiecie co to oznacza, prawda? Ogromna tarantulo. Ja jestem bardzo blisko. Nie schowasz się przede mną. Chodź tutaj do tatusia, złapiemy cię. I sobie zgarniemy punkciki, jak i kartę kolejną. No gdzie jesteś? A może tutaj zobaczymy, czy czasem ciebie nie ma, co? Chodź, tutaj kurde, bo to taka szpara jest. O, a kogo my tam mamy? Ej, ktoś tam spierdziela przed nami, co to ma znaczyć? Zaraz cię tutaj dojedziemy jakimś czarem, kurcze. Tak, to była ona, to była właśnie ta tarantula cała. I swoją tylko fajne tutaj miejsce. Coś mi się wydaje, że tutaj twórcy coś planowali, ale w ostateczności się wycofali z, jakiego, z jakiejś skrzynki albo z czegoś. Może tu miało być jakieś specjalne pomieszczenie. I kurde ten krzak mnie nadal zastanawia, dlaczego to jest taki krzywy krzak. Chyba, że to Hagrid maczał w tym paluchy swoje. Bo wiecie, Hagrid jest. Osobą, która lubi bardzo podcinać sobie krzaczki, zresztą niejednokrotnie to pokazał w kamieniu filozoficznym na PC, którego ogrywałem dwa lata temu. Więc, no, jest to bardzo prawdopodobne, że Hagrid bardzo, bardzo lubi sobie podcinać krzaczki, więc może w taki krzywy sposób podciął sobie krzaczek. Wszystko jest możliwe. Teorii jest wiele, tak na dobrą sprawę. No, moi drodzy, już tutaj zanosimy tą gigantyczną tarantulę. Tak więc proszę bardzo! Hey, Harry, dziękuję za zobaczenie mi tarantuli. Mam kartę dla waszych Gidon Cramp, 1975 pre prezent, czyli czasy obecne. Jego kojarzę chyba był w komnacie tajemnic na PC ta, tak przynajmniej mi się wydaje. A jeżeli nie był, no to tu macie przeklejony opis, a jeżeli był, to w sumie tym bardziej, więc jeżeli ktoś chce, to może sobie zapauzować filmiki na spokojnie przeczytać. Tak więc 260 punktów, moi drodzy, i nie możemy robić już pobocznych zadań. Jest spora szansa, że mogliśmy już je wszystkie zrobić, aczkolwiek może jest tak, że po prostu te zadania się co jakiś czas będą restartować. Aczkolwiek jestem na bank świecie przekonany, że chyba już zrobiliśmy dosłownie wszystko. Tak więc e, ja sobie tutaj zapiszę. Mamy godzinę już na nagraniu i będzie mnie naprawdę to kosztowało sporo cięć, ale myślę, że warto było. Tak więc teraz możemy sobie zrobić... Kolejne cięcie i zobaczyć się tym razem na pierwszym piętrze, gdzie będziemy już szli na lekcję transmutacji, ponieważ tutaj dużo zrobiliśmy wątków pobocznych. A jest jeszcze akurat to wiem z let's playa właśnie Sebastiana a.k.a. Sebulby 2000 TV Vlog, że, yy, że są jeszcze, jest jeszcze jedno takie poboczne zadanie na błoniach Hogwartu. Gdzie trzeba będzie porozmawiać z sześcioma uczniami i tam zrobić sobie takie zadanko? Bo tam będzie fajna nagroda pod koniec, ale to sobie już zostawimy jako bonusowy odcinek. Teraz skupiamy się już na wątku fabularnym, ponieważ za dużo było tego off-topu. Czas zejść na ziemię i robić dalej fabułę gry. No i jesteśmy, kurczę pieczone z powrotem. I kogo my tutaj mamy? Co te przygłupy tutaj robią?

w nocy w bibliotece, więc kurwa Nie bądźcie hipokrytami, kurde Debile jedne Okej, okay. lekcja e, czy, Przepraszam, klasa pierwsza B Transfiguration, czyli po prostu lekcja Transmutacji, innymi słowy Wchodzimy tam na pełnej I zaczynamy zabawę